Józef Stalin przybył do swojej daczy w Kuncewie, około 35 km od Moskwy, o godzinie 2:30 nad ranem i natychmiast poszedł do sypialni. Zasnął snem człowieka zmęczonego i spokojnego, choć tego wieczora najwyżsi oficerowie ostrzegali go, że Niemcy lada moment uderzą i domagali się postawienia w stan gotowości nadgranicznych oddziałów. Stalin nie zgodził się. Nie chciał prowokować Hitlera. Nie wierzył, że Wehrmacht gotowy jest do ataku. Dowódca niemieckiego 48. Korpusu Zmechanizowanego raportował: Sokal nie jest zaciemniony. Rosyjskie stanowiska są w pełni oświetlone. Oczywiste jest, że niczego nie podejrzewają. Tak było w każdym miejscu Wielkiego Frontu, gdzie 3 miliony żołnierzy Wehrmachtu i armii sojuszniczych gotowych było do agresji. Dla żołnierzy radzieckich noc 22 czerwca była ciepła, pogodna. Setek lotnisk polowych startowały bombowce i myśliwce, które miały zaatakować najważniejsze cele. Lotniska, wiadukty, stacje kolejowe, drogi, aby zdobyć panowanie w powietrzu i sparaliżować ruchy wojsk wroga. O godzinie 3:15 tysiące dział niemieckich otworzyło ogień. Na granicy od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego niemieckie dywizje ruszyły do ataku. Pociski spadały na pozycje radzieckich wojsk całkowicie nieprzygotowanych. Szef sztabu generalnego Żukow. Proszę mnie natychmiast połączyć z towarzyszem Stalinem. Towarzysz Stalin śpi. Proszę go obudzić niezwłocznie. Niemcy bombardują nasze miasta. Słucham. Towarzyszu Stalin, faszyści zaatakowali na całym froncie. Dowódca floty czarnomorskiej melduje, że nadlatuje wielka liczba niezidentyfikowanych samolotów. Klimowski z zachodniego okręgu wojskowego donosi, że Niemcy bombardują już białoruskie miasta. Czy zrozumieliście mnie, towarzyszu Stalin? Gdzie jest ludowy komisarz obrony? Rozmawia z kijowskim okręgiem wojskowym. Przyjedźcie na Kreml z Timoszenką. Niech Poskrybiszew wezwie wszystkich członków biura politycznego. Trzeba natychmiast zadzwonić do ambasady niemieckiej. Skuteczność porannego ataku przeszła wszelkie oczekiwania niemieckiego dowództwa. Zaskoczone, nieprzygotowane do obrony radzieckie wojska graniczne stawiały słaby opór i cofały się w rozsypce.
Rząd niemiecki wypowiedział nam wojnę. Formalny powód jest następujący. Niemcy zdecydowały się uprzedzić atak Rosjan. Towarzyszu Stalin, czy mogę przedstawić sytuację? Tak. Dzisiaj około godziny 3 nad ranem wojska niemieckie wtargnęły na radzieckie terytorium. Straty są duże. Uderzenie Luftwaffe na radzieckie lotniska miało dewastujący efekt. Do południa pierwszego dnia wojny 528 samolotów wojenno-wazdusznych sił zostało zniszczonych na ziemi, zanim zdołały wystartować. Stały równo, jeden obok drugiego, co bardzo ułatwiało zadanie niemieckim lotnikom i potęgowało niszczący efekt ataku. Płomienie z jednego samolotu przenosiły się błyskawicznie na inny. Do końca pierwszego dnia 800 radzieckich samolotów zostało zniszczonych na lotniskach, a 400 strąconych w czasie powietrznych walk. Następnego dnia straty były równie ogromne. Wszędzie, w powietrzu, na lądzie i na morzu, niemieckie wojska odnosiły wielkie zwycięstwa. Kilka korpusów pancernych wdarło się tego dnia na 60 do 90 km w głąb Związku Radzieckiego, co było tempem niespotykanym w dotychczasowej historii wojen. Już pierwszego dnia stało się jasne, że optymizm Hitlera i jego dowódców, przewidujących, że Związek Radziecki rozpadnie się w ciągu kilku tygodni, nie był przesadzony. Wielka armia tego państwa traciła w nieprawdopodobnym tempie broń, sprzęt i ludzi. Dlaczego klęska armii Stalina była tak wielka? Przecież Armia Czerwona miała 5 milionów żołnierzy, prawie 23 tysiące czołgów i 8 tysięcy samolotów, wielokrotnie więcej niż atakujący Wehrmacht. Czyżby chodziło o to, że ci żołnierze mieli lada dzień wyruszyć na podbój Niemiec i dlatego, maszerując na pozycje wyjściowe, nie mogli się bronić? Nie byli przygotowani do odparcia ataku? Nie, to zupełnie niemożliwe. Wie pan, generale, Engel czuje się jak uwieździec, który przejechał przez zamarznięte jezioro Bodeńskie i umarł ze strachu, gdy mu o tym powiedziano. Gdybym miał choć najsłabsze przeczucie, że napotkamy tak gigantyczne ześrodkowanie Armii Czerwonej, nie wydałbym rozkazu do ataku. Jest pan Szper. Oczekiwałem pana. Wybrałem już fragment symfonii Lista, który poprzedzać będzie informacje radiowe o naszych zwycięstwach na wschodzie. Niech pan posłucha. W najbliższym czasie będzie pan to często słyszał, jak się panu podoba. To wspaniałe, mein Führer. Godne zwycięstw, które na pana czekają. Jak widzę, ma pan już gotowe plany naszego nowego miasta w Norwegii. Nie mam dziś zbyt wiele czasu, ale tak jestem ich ciekaw, że niech mi pan pozwoli rzucić na nie okiem. Muszę panu powiedzieć, Szter, że już wkrótce z Rosji będziemy mogli sprowadzić tyle marmuru i granitu, ile tylko zechcemy. Dlaczego klęska Armii Czerwonej była tak wielka, a postępy jednostek Wehrmachtu wdzierających się w głąb Związku Radzieckiego tak szybkie? Czy stało się tak dlatego, że Armia Czerwona została zaskoczona w czasie przygotowań do ataku na Niemcy? W czasie, gdy wysyłała swoje jednostki na pozycje wyjściowe, gdy koncentrowała je, gdy były przygotowane, przygotowywały się do ataku i dlatego nie były zdolne do obrony? Bez wątpienia Armia Czerwona szykowała się do ataku na Niemcy, ale na pewno nie miało to nastąpić ani w czerwcu, ani w lipcu 1941 roku. Armia Czerwona od swoich narodzin w 1918 roku była siłą agresywną. Bez wątpienia w połowie lat 30. była największą potęgą militarną Europy.
Jednakże wielkie czystki w wojsku i przemyśle obronnym w latach 37-38 rozbiły tę siłę. Jak słaba była Armia Czerwona, Stalin mógł się przekonać na przełomie 1939 i 1940 roku, gdy wydał rozkaz odebrania Finlandii części ziemi. Wojna mocarstwa z maleńkim państwem trwała 105 dni. Zwycięstwo przyszło dopiero po skierowaniu na fiński front dodatkowych armii, ale zostało okupione ogromnymi stratami. 126 tysięcy żołnierzy zabitych i zaginionych, 264 tysiące rannych, chorych z odmrożeniami, 800 samolotów i około 2300 czołgów. A wielokrotnie słabsza armia fińska straciła 25 tysięcy żołnierzy zabitych i 43 tysiące rannych. Stalin musiał zrozumieć, że tak słaba Armia Czerwona nie może podbić Europy. Wniosek był jeden. Należy jak najszybciej wyposażyć ją w nową broń decydującą o wynikach bitew. Czołgi T-34 radzieckie zakłady zaczęły produkować w 1940 roku. I wówczas były to najlepsze czołgi świata. Znakomicie ukształtowany pancerz z pochyłymi płytami bardzo dobrze chronił załogę przed niemieckimi pociskami. W pierwszych miesiącach wojny niemieccy żołnierze z przerażeniem obserwowali, jak pociski ich dział przeciwpancernych ześlizgują się po pancerzach czołgów T-34. Były to czołgi bardzo szybkie, zwrotne, uzbrojone w działa kalibru 76 mm, które świetnie radziły sobie z pancerzami niemieckich czołgów. W 1941 roku te czołgi górowały nad wszystkimi niemieckimi czołgami. W czerwcu 1941 roku Armia Czerwona miała około 1200 czołgów T-34. Miała, ale to nie znaczy, że mogła rzucić do boju 1200 nowoczesnych czołgów. Decyzja o uruchomieniu seryjnej produkcji czołgów T-34 zapadła dopiero w czerwcu 1940 roku. A plan przewidywał, że w następnym roku Armia Czerwona otrzyma 3600 tych pojazdów pancernych, co było raczej pobożnym życzeniem. Kłopoty związane z opanowaniem technologii nowego wyrobu sprawiły, że do końca 1940 roku wyprodukowano zaledwie 115 czołgów. A nie sposób powiedzieć, ile z nich nie nadawało się do służby. I powróciło do zakładów, gdzie trzeba było usunąć wady uniemożliwiające eksploatację. Liczba wyprodukowanych czołgów nie przesądzała o sile bojowej radzieckich wojsk pancernych. Trzeba było wyszkolić załogi, dostarczyć amunicję, części zamienne, przygotować warsztaty i mechaników. Bez tego zaplecza jakakolwiek poważniejsza awaria wyłączała cenne czołgi z walki. Podobnie wyglądały możliwości wykorzystania równie nowoczesnych, ciężkich czołgów KW. Najpotężniejszych wówczas seryjnie produkowanych czołgów na świecie. W czerwcu 1941 roku Rosjanie mieli ich 300. Stanowczo za mało, aby mogły odegrać jakąkolwiek rolę na polu bitwy. Pojawienie się czołgów T-34, o istnieniu których Niemcy nie wiedzieli, zaskoczyło. Generał Lowentritt, szef sztabu 4. Armii, pisał: armaty przeciwpancerne kalibru 37 mm i 50 mm, jakie wówczas znajdowały się na uzbrojeniu naszej piechoty, były bezsilne wobec czołgów T-34. W rezultacie użycia przez Rosjan nowego czołgu nasi piechurzy pozostali zupełnie bez ochrony. Zaczęła się tak zwana panika czołgowa. W czerwcu 1941 roku Armia Czerwona miała 1500 nowoczesnych czołgów T-34 i KW. Tylko 1500 czołgów i 21 tysięcy czołgów przestarzałych, które wykazały, że nie są przystosowane do nowoczesnego pola bitewnego już w czasie wojny radziecko-fińskiej na przełomie 1939 i 1940 roku. Było więc oczywiste, że Stalin będzie chciał zaczekać, aż przemysł dostarczy Armii Czerwonej znacznie więcej tych nowoczesnych czołgów. I będzie chciał zaczekać, aż przemysł opanuje produkcję na tyle, że będzie mógł szybko i rytmicznie uzupełniać braki, jakie w sposób oczywisty powstawałyby na polu bitewnym. Podobna sytuacja jak w wojskach pancernych była w radzieckim lotnictwie. To lotnictwo, choć liczne, było bardzo przestarzałe. Na rozwoju lotnictwa myśliwskiego negatywnie zaważyła koncepcja z początków lat 30. przewidująca współdziałanie dwupłatowych samolotów przechwytujących
i szybkich jednopłatów pościgowych. Mimo szybkiego wzrostu liczby produkowanych samolotów, wytwarzano relatywnie mało maszyn nowych typów. Udane konstrukcje, jak 1, MiG-3, IL-2, wprowadzono do produkcji z dużym opóźnieniem, a niski poziom techniczny radzieckiego przemysłu i mnożące się kłopoty technologiczne dodatkowo opóźniały dostarczenie jednostkom bojowym pełnowartościowej broni. Na 8,5 tysiąca samolotów w jednostkach stacjonujących w zachodnich okręgach Związku Radzieckiego było tylko 1540 samolotów nowych typów, a zaledwie 1/3 personelu latającego potrafiła posługiwać się nowym sprzętem. Sytuację pogarszała nieukończona reorganizacja sił powietrznych oraz niski poziom wyszkolenia pilotów i kadry dowódczej, zdziesiątkowanej w wyniku stalinowskich czystek. Plan wojny z Niemcami opracowany w maju 1941 roku zakładał, że Związek Radziecki rzuci przeciwko Niemcom 38 tysięcy czołgów. Zaś w czerwcu 1941 roku Armia Czerwona miała tylko 22 600 czołgów, w tym ledwie 1500 czołgów nowoczesnych. Ten plan zakładał, że do wojny przystąpi 9-milionowa Armia Czerwona. W czerwcu 1941 roku Armia Czerwona liczyła niespełna 5 milionów ludzi. Czy Stalin musiał się spieszyć i uderzać na Niemcy już w lipcu 1941 roku? Absolutnie nie. Na zachodzie Europy wciąż był otwarty front, a Wehrmacht był zmęczony. W wojnie w maju i czerwcu 1940 roku Niemcy stracili 27 tysięcy zabitych, 18 tysięcy zaginionych i 111 tysięcy rannych. Luftwaffe straciła 36% samolotów. Co najważniejsze, Hitlerowi nie udało się zawrzeć pokoju z Wielką Brytanią, a zawsze twierdził, że Niemcy przegrały pierwszą wojnę, gdyż prowadziły ją na dwóch frontach. Nic więc nie wskazywało, że mógłby powtórzyć ten błąd w 1941 roku i rozpocząć wojnę ze Związkiem Radzieckim, zanim nie rozwiązałby sytuacji na Zachodzie. Adolf Hitler liczył, że bombardowania angielskich portów, fabryk i lotnisk zmuszą rząd premiera Churchilla do zawarcia pokoju. Na początku lipca 1940 roku rozpoczęła się bitwa o Anglię, angażująca wielkie siły powietrzne Niemiec. Zacięte boje nad Anglią trwały 4 miesiące. Straty Luftwaffe były bardzo duże, a obrona brytyjska stawała się coraz twardsza. Hitler, tak ochoczo zapewniany przez dowódcę lotnictwa Hermana Göringa, że wybombarduje Anglię z wojny, musiał porzucić plany zmuszenia Anglików do kapitulacji. Wojna rozpalała się w innych częściach świata. W lutym 1941 roku Hitler posłał do Afryki na pomoc cofającym się wojskom włoskim Korpus Ekspedycyjny Afrika Korps i na pustynnych piaskach walki wybuchły z nową siłą. W kwietniu 1941 roku wojska niemieckie rozpoczęły wojnę na Bałkanach. Wszystko to zdawało się wskazywać, że Adolf Hitler nie wyda rozkazu do ataku w 1941 roku. Dlatego Józef Stalin mógł uznać, że ma czas na przeprowadzenie pełnej mobilizacji, na przygotowanie Armii Czerwonej, na zaczekanie na moment, w którym zakłady zbrojeniowe osiągnęłyby pełną wydajność produkcyjną. Mężczyźni, kobiety, obywatele Związku Radzieckiego. Rząd radziecki i jego przywódca, towarzysz Stalin, poinstruowali mnie, abym złożył następujące oświadczenie. 22 czerwca przemówienie do narodu informujące o wybuchu wojny z Niemcami wygłosił komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow. Dlaczego nie przemawiał Stalin? Co działo się na Kremlu w pierwszym okresie Wielkiej Wojny?
Dopiero po dziesiątkach lat archiwa ujawniły tajemnice tamtych dni.